trwa sezon urlopowy, nie dotyczy on już piłkarzy z najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Dokładnie o godzinie 18 zainaugurował kolejny sezon piłkarskiej ekstraklasy w Krakowie. Miejscowa Wisła podejmowała Górnika Zabrze. Stamtąd wędrujemy nad Bałtyk do Trójmiasta, do ponad 1000-letniego Gdańska, gdzie już za kilka chwil będziemy śledzić konfrontację pomiędzy miejscową Lechią Gdańsk a Krakowią. Gospodarze dzisiejszego starcia, więc ekipa prowadzona przez Jerzego Brzęczka w tym sezonie odważnie mierzy w podium, mierzy w puchary. Marzy się tutaj wszystkim w Gdańsku sprowadzenie nad Bałtyk europejskich pucharów. Nieco inne aspiracje przed zespołem prowadzonym przez Jacka Zielińskiego. Krakowia w tym sezonie zamierza spokojnie zameldować się w grupie mistrzowskiej i w tej końcówce maja już nie skupiać się na walce o utrzymanie. Obie ekipy już na murawie PGE Arena w Gdańsku. Piłkarzy wyprowadził Szymon Marciniak, arbiter główny dzisiejszego starcia. Na liniach towarzyszyć mu będą panowie Piotr Sapczuk oraz Marcin Boniek. Arbitrem technicznym delegowanym na dzisiejsze spotkanie będzie pan Tomasz Marciniak, ale to nie oni będą głównymi bohaterami, miejmy nadzieję, dzisiejszego wieczoru. Czas na prezentację wyjściowych jedenastek Lechii, Gdańsk i Krakowi. Zaczynamy oczywiście od ekipy gospodarzy. Tutaj w bramce debiutujący w barwach Lechii Gdańsk na etapie rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy Marko Marik z numerem 50. Linia obrony od prawej z numerem 23 Grzegorz Wojtkowiak, dwójka to Rafał Janicki, 16 Ariel Borysiuk, trójka Jakub Wawrzyniak i pomoc z numerem 9 Michał Mak, z 8 Daniel Łukasik, 21 Stojan Wranierz, 10 Bruno Nazario, no i w ataku z numerem 18 ten młody Adam Buksa, za plecami 19-latka kapitan Lechii Gdańsk z numerem 6 doświadczony Sebastian Mila. Skład Krakowi w bramce z numerem 80 Krzysztof Pilarz. Nie będzie jak na razie debiutu nowego nabytku Krakowi, a więc Grzegorza Sadomierskiego pomiędzy słupkami bramki. Dalej linia obrony od prawej z numerem 26 Deleu, trójka to Sretanowicz, 24 Piotr Polczak, 21 kolejny debiut w barwach Krakowi Hubert Wołąkiewicz, pomoc nieco cofnięci z numerem 10 Mateusz Cetnarski, 14 Damian Dąbrowski, na prawym skrzydle z numerem 22 Jakub Włóciński, także nowy nabytek, 67 w środku Bartosz Kapustka i na lewym skrzydle Denis Rakels na szpicy z 62 numerem na plecach Erik Jędriszek. Jeśli chodzi o ławki rezerwowych po stronie Lechii Gdańsk z numerem 1 Łukasz Budziłek, 11 Maciej Makuszewski, 14 Piotr Wiśniewski, 15 Adam Dźwigała, 22 Mario Malocza, 33 Nikola Lekowicz, 41 Paweł Stolarski. Jeśli chodzi o ławkę rezerwowych Krakowi, tutaj Grzegorz Sandomierski, Mirosław Czowilo, Bubakar Diabank, Dariusz Zjawiński, 25 Bartosz Rymaniak, 27 Marcin Budziński i 32 Krzysztof Szewczyk. Obie jedenastki już zajęły miejsca na murawie PGE Areny w Gdańsku. Czekamy na pierwszy sygnał Szymona Marciniaka. Lechia w swoich tradycyjnych zielono-białych strojach, Krakowia na jednolito, na czarno z takimi złotymi numerami. I wystartowaliśmy w Gdańsku, a więc ekstraklasa, sezon 2015-2016 tutaj nad Bałtykiem właśnie się rozpoczął. Jako pierwsi przy piłce gospodarze, spokojnie wymieniający podania na własnej połowie. Teraz dalekie zagranie gdzieś na wysokość 20 metra. Pojawiał nam się tam Adam Buksa, to on miał odebrać tę futbolówkę. Ostatecznie na posterunku defensywa Krakowi. Teraz Kapustka głową niedokładnie, piłka poza linią boczną boiska i od rzutu z autu rozpoczną piłkarze prowadzeni przez Jerzego Brzęczka. Dzisiaj w bramce Lechii Gdańsk debiutujący Marko Marik z numerem 50. Ten młody bramkarz przywędrował nam z Hoffenheim, choć on tam był także wypożyczony z Rapidu Wiedeń, także w Lechii na zasadach rocznego wypożyczenia. Marko Marić. Wracamy do tego jednak, to do tego, co dzieje się na murawie PGE Arena w Gdańsku. Za nami pierwsza minuta spotkania, rzut z autu dla Krakowi i spokojnie piłkarze Jacka Zielińskiego rozgrywający futbolówkę w formacji defensywnej. Hubert Wołkiewicz, także kolejny debiut w barwach Lechii, Krakowi.
były piłkarz m.in. Lecha Poznań. W ubiegłym sezonie Lechia wysoko, piąte miejsce zajęła nam drużyna z nad Bałtyku w rozgrywkach ekstraklasy. Dokładnie 29 punktów na koncie Krakowia. Tą końcówkę sezonu spędziła w grupie spadkowej, walcząc o utrzymanie, choć tam piłkarze Jacka Zielińskiego nie mieli najmniejszych problemów z utrzymaniem się w lidze, zajęli pewne pierwsze miejsce w tej grupie spadkowej. No, zdobyli w sumie 36 punktów. Gdyby porównać te dwie tabele, grupę mistrzowską i grupę spadkową, no to by się okazało, że Krakowia miałaby więcej punktów niż Lechia Gdańsk. 3 minuty gry za nami. W posiadaniu piłkarze Lechii Gdańsk. Stojan Wraniesz teraz stara się uruchomić partnerów. Na lewej stronie jest tam Adam Buksa. Adam Buksa ambitnie walczący, obok niego Zretanowicz. Wspomógł go Nazario. Nazario, piłka w pole karne. Buksa, uwaga, będzie groźnie. Wraniesz, ależ tam kotłowanina. Jeszcze piłka na 11 metrze. Starał się tam dobiec Grzegorz Wojtkowiak. Ostatecznie uprzedzony przez defensorów Krakowi. No, pierwsza dogodna akcja, aby przed piłkarzami Jerzego Brzęczka znalazł się tam w polu karnym Adam Buksa. On już prezentował wysoką formę podczas meczów towarzyskich podczas tego sezonu przygotowawczego, między innymi przed tygodniem, w niedzielę tutaj, kiedy Lechia grała z VfL Wolfsburg. Ten młody napastnik występował właśnie w barwach Lechii Gdańsk, no i zaliczył bardzo dobre zawody. Uwaga, odpowiedź Krakowi, prowadzona teraz piłka prawą stroną boiska. Jest tam Cetnarski, choć strata futbolówki. Już Lechia, Janicki do Mili, Milana lewą stronę asekuruje jednak futbolówkę tam. Jakub Wójcicki spokojnie pozwolił jej opuścić plac gry, choć od rzutu z autu rozpoczną piłkarze Lechii Gdańsk. Ariel Borysiu spokojnie do niepilnowanego Rafała Janickiego. Futbolówka na połowie Lechii Gdańsk. Janicki nie decyduje się zagrywać się do przodu. Wycofanie do Borysiuka. Łukasik. Ciągle Łukasik. Środkowa strefa boiska. Teraz przerzut na prawą flankę w poszukiwaniu Michała Maka. Ten jednak odcięty przez pilnującego go Huberta Wołąkiewicza. Bruno Nazario. 20 metr, indywidualna akcja. Bruno Nazario stracił, on jednak teraz futbolówkę jeszcze w polu karnym, stara się ją odzyskać. Buksa, uwaga, Mila, mocne uderzenie. Piłka jednak w rękach Krzysztofa Pilarza, ale wcześniej pozycja spalona kapitana Lechii Gdańsk, reprezentanta Polski. Od bramki rozpocznie Krzysztof Pilarz, doświadczony bramkarz Krakowi na ten sezon. Do Krakowa sprowadzony Grzegorz Sandomierski. On jak na razie na ławce rezerwowych. W sumie podczas tego okienka transferowego Krakowia dokonała 3 poważnych wzmocnień. Obok wspomnianego Sandomierskiego przywędrowali Hubert Wołąkiewicz i Jakub Wójcicki. Ci dwaj ostatni debiutują dzisiaj w barwach Krakowi. Uwaga, dośrodkowanie piłki na pole karne Lechii Gdańsk. Ostatecznie zagrożenie wyjaśnione. Cetnarski bardzo ostro, gdzieś w okolicach 30 metra. Choć pan Szymon Marciniak chwycił za gwizdek, to przyznał przewinienie na korzyść Krakowi. Będzie zatem rzut wolny dla piłkarzy z południa Polski. Futbolówka ustawiona gdzieś w okolicach 35 metra, myślę. Obok futbolówki jeden zawodnik Krakowi, jest nim Damian Dąbrowski, skromny dwuosobowy mur. Uwaga, piłka na wprost bramki Marko Maricza, mocne uderzenie, rzucił się Marko Maricz, nie dotknął tej futbolówki, kontrolował, myślę, tor lotu piłki. Nieudana ta próba Damiana Dąbrowskiego, zabrakło dokładności, zabrakło celności, choć tak jak wspomniałem, mimo tej efektownej parady, Marko Maricz nie musiał tutaj sięgać po futbolówkę. Ona spokojnie opuściła plac gry i raz jeszcze piłkarze Jerzego Brzęczka od własnej bramki. Stojan Wraniesz, Ariel Borysiuk. Na prawej stronie jest już Rafał Janicki. Rusza powoli Lechia.
Janicki do przodu, zbiega tam Buksa, niedokładnie i przy futbolówce Krakowia, Wołąkiewicz. Wycofanie do własnego bramkarza, już w polu karnym pojawił się ambitny Buksa, ale Pilarz zachował zimną krew. Futbolówka poza linią boczną boiska, będzie rzut z autu dla Lechii Gdańsk. Ostatnia konfrontacja tutaj w Gdańsku pomiędzy obiema jedenastkami miała miejsce dokładnie 4 października ubiegłego roku w 11 kolejce Ekstraklasy. Wygrała Lechia Gdańsk 1-0. Bramkę już w 5 minucie zdobył Maciej Makuszewski, dzisiaj na ławce rezerwowych Lechii Gdańsk. A ostatnie spotkanie już rozgrywane w Krakowie podczas 26 kolejki 4 kwietnia. Wygrana Pasów 3-2. Festiwal bramek, aż 5 trafień. Na to spotkanie prowadził także Szymon Marciniak. No i wiele kontrowersji, no w zasadzie jedna kontrowersja po tym spotkaniu, dotycząca rzutu karnego 44 minuty przyznanego na korzyść Krakowi, która później zamieniła go na bramkę. Konkretnie uczynił to Rakels. Ogólnie Szymon Marciniak tutaj w Gdańsku, choć ten arbiter oczywiście ma renomę, no ostatnio, jak dobrze wiemy, uczestniczył on, sędziował podczas finałów młodzieżowych mistrzostw Europy U21. Dostał tam także okazję poprowadzić finał tych rozgrywek, starcie pomiędzy reprezentacjami Szwecji i Portugalii, ale tutaj w Gdańsku Szymon Marciniak nie jest dobrze kojarzony. W ostatnim sezonie prowadził 5 spotkań z udziałem Lechii Gdańsk. Tylko jedno zakończyło się zwycięstwem piłkarzy prowadzonych przez Jerzego Brzęczka. No i ta kontrowersja właśnie z meczu z Krakowią. Także sporo kontrowersji w meczu Lechii z Koroną. Także tutaj na PGA Arena w Gdańsku. Tam nieuznana bramka dla Lechii, mimo iż bramkarz Kielczan wyciągał futbolówkę już z linii bramkowej. Także sporo kontrowersji podczas przyznanego rzutu karnego dla Korony. Krótka przerwa w grze, czekamy na wyrzut futbolówki z linii bocznej boiska. Rozpocznie zespół Krakowia, za nami 9 minut spotkania w Gdańsku. Jak na razie bez bramek, Lechia 0, Krakowia 0 w tej inauguracji Ekstraklasy nad Bałtykiem. Jeden z zawodników Krakowi na murawie, pan Szymon Marciniak, chwyta za gwizdek. Będzie kolejny rzut wolny dla piłkarzy prowadzonych przez Zielińskiego i futbolówka już ustawiona gdzieś w okolicach 40 metra. Zarówno jedni, jak i drudzy skupieni tuż przed polem karnym, wysoko na 5 metrze ustawiony Marko Maryć. Uwaga, dośrodkowanie futbolówki, pole karne, jeszcze tam głową starał się zgrywać tę piłkę nieco głębiej w pole karne Piotr Polczak, ale nikt nie zdołał tam stworzyć zagrożenia. Jeszcze raz groźnie, kolejna piłka adresowana w okolice 11 metra. O ile dobrze widziałem, najwyżej skakał tam Bartosz Kapustka, ale nawet on tej futbolówki głową nie przejął. I rzut z autu dla Krakowi, futbolówkę nad głową już trzyma Hubert Wołąkiewicz. Ciągle Krakowia. Dobrowski. Strata Krakowi, okazja dla Lechii, Adam Buksa. Już uruchomiony na prawej stronie Sebastian Mila, choć kapitan Lechii nie zdołał zdążyć do tej futbolówki. Ona obiła bandy reklamowe i kolejny rzut z autu dla Krakowi. Raz jeszcze Hubert Wołąkiewicz z linii bocznej. Dzisiaj Lechia inauguruje ten nowy sezon starciem właśnie z Krakowią. No i tutaj takie trzy ciekawostki, bo także przeciwnikiem, kiedy była Krakowia, Lechia inaugurowała bardzo ważne rozgrywki, między innymi 20 marca 1949 roku. To właśnie z Krakowią Lechia rozegrała swój pierwszy mecz w Ekstraklasie, przegrany jednak wysoko, bardzo wysoko, aż 5-1. Uwaga, teraz rzut wolny dla Krakowi, dośrodkowanie piłki w
pole karne, 5 metr, zamieszanie, nie ma strzału na bramkę Marko Maricza. Ta futbolówka tańczy gdzieś na 20 metrze, dośrodkowywał ze stałego fragmentu gry Mateusz Setnarski, ale już zagrożenie pod bramką Maricza wyjaśnione. Jeśli chodzi o kolejne dwa spotkania Lechii i Krakowi, 1953, wtedy to także obie jedenastki spotkały się na inaugurację sezonu pierwszej ligi. Wtedy Lechia zremisowała z Krakowią 0-0. No i kolejna ważna data, sezon 2011-2012, to tutaj, kiedy Lechia Gdańsk inaugurowała spotkania na nowym, dopiero co oddanym do użytku PG Arena w Gdańsku. Tutaj przyjechała właśnie Krakowia. No i kolejny remis, 1-1. Jak będzie dzisiaj? Mamy nadzieję, że padnie sporo bramek. Jak na razie 13 minuta spotkania i ciągle piłka nie zatrzepotała w siatce. Jak na razie jedna dobra okazja dla Lechii Gdańsk, strzelał nam Sebastian Mila, choć wcześniej arbiter uniósł chorągiewkę ku górze. Uwaga, Wraniesz, pole karne. Jeszcze piłka nabita chyba od nóg Deleu. Pan Szymon Marciniak wskazuje na narożnik boiska, więc będzie rzut rożny dla Lechii Gdańsk. Tam już wędruje z futbolówką powoli Sebastian Mila. To on będzie egzekutorem tego stałego fragmentu gry. Bardzo gęsto w polu karnym. Uwaga, Mila, dośrodkowanie, piłka na 11 metr. Starał się tam akcję zamykać Michał Mak, ale już przy piłce Wawrzyniak. Niedokładniej rusza Krakowia, rozpędza się z futbolówką Jakub Wójcicki, pędzi na prawej stronie Wójcicki, do niego miało być zagranie od Bartosza Kapustki, przecięte jednak przez defensora Lechii Gdańsk. I jeszcze ambitnie Krakowia, jeszcze tam przy piłce Deleu, stara się mu pomóc Dąbrowski. Cednarski, wycofanie do formacji defensywnej na lewej stronie, mający sporo miejsca Wołokiewicz. Rakels, przerzut Łotysza na prawą flankę, Deleu do środka, Wójcicki, raz jeszcze Deleu, Dąbrowski, Deleu, piłka zagrywana w pole karne, pojawił się tam Rakels, obok niego już Ariel Borysiuk. No i dobra interwencja środkowego dzisiaj defensora Lechii Gdańsk, piłka wybita spod nóg zawodnika Krakowi poza linię końcową boiska i w tej sytuacji po pierwszym kwadransie gry rzut rożny dla ekipy gości. Tam spokojnym krokiem wędruje powoli Mateusz Setnarski, grający z numerem 10 na plecach. Piętnasta minuta spotkania, Setnarski w pole karne, zamieszanie, uwaga, groźnie uderzenie Erika Jędryszka, futbolówka jednak ponad poprzeczką. Kompletnie niepilnowany był napastnik Krakowi w polu karnym. Dobre dośrodkowanie Mateusza Setnarskiego i raz jeszcze zabrakło dokładności. Ale czujny bardzo w bramce jest Marko Maricz, mimo iż po dwóch strzałach jak na razie Krakowi futbolówka nie wędrowała w światło bramki, to mimo to Marko Maricz interweniował, wyciągnął się jak długi, aby do końca być pewnym, że ta piłka nie znajdzie się w sieci. I już Lechia, Rafał Janicki. Daleka piłka do przodu, Sebastian Milanie sięgnął nam tej futbolówki kapitan Lechii Gdańska, do niej ostatecznie powędrował Krzysztof Pilarz. I to bramkarz Krakowi teraz rozpoczyna zawody od bramki. Jeszcze futbolówka w rękach. Daleki wykop Pilarza do Wołąkiewicza. Niedokładnie presję na lewym defensorze Krakowi wywarł Michał Mak. I wywalczył rzut z autu dla swojej ekipy. Wojtkowiak. Janicki. Zagranie do środka, Ariel Borysiuk. Na lewej stronie pokazuje się Wraniesz. Właśnie on teraz przy piłce. W
Braniesz holuje piłkę lewą stroną. Wawrzyniak do środka. Łukasik. Sporo miejsca dla Lechii na prawej stronie. Tutaj już jest Sebastian Mila. Mila znakomicie poradził sobie z Damianem Dąbrowskim, choć ten jeszcze starał się dotrzymać kroku uciekającemu piłkarzowi Lechii Gdańsk. Wyciągnął rękę, chwycił go za koszulkę Sebastian Mila na murawie. No i zdecydowany w tej sytuacji Szymon Marciniak. Będzie rzut wolny dla piłkarzy Jerzego Brzęczka, a przy futbolówce, jak w takich sytuacjach bywa, oczywiście Sebastian Mila, to on będzie egzekutorem tego stałego fragmentu gry. Piłkarze Lechii Krakowi skupieni na wysokości 16 metra. Uwaga, Mila w porę karne. Mamy gwizdek arbitra. Najwyżej w powietrze wyszedł bodajże stojąc w ranie, to on starał się uderzać tę futbolówkę głową. Ale wcześniej gwizdek arbitra, jakieś przewinienie. No i od bramki Krzysztof Pilarz. Deleu. Dąbrowski. Fretanowicz. Już Piotr Polczak. Obok niego Mila, ale zachował zimną krew stoper Krakowi. Pilarz. Bardzo wysoko podeszli piłkarze Jerzego Brzęczka. Przed chwilą Adam Buksa starający się wywrzeć presję na Krzysztofie Pilarzu. I Grzegorz Wojtkowiak za linii bocznej boiska. Wojtkowiak głową do Buksy. Niedokładnie prawy defensor Lechii Gdańsk. Jeszcze tutaj chyba jakieś pretensje. Tak jest, pokazuje ewidentnie Grzegorz Wojtkowiak Adamowi Buksie, aby w tej sytuacji powędrował nieco bliżej bocznej linii, gdzie ta futbolówka właśnie wylądowała. I Krakowia już rozpoczęła zawody za linii bocznej. Niedokładnie jednak teraz piłkarze Krakowi, ale także Lechii. I ponownie przy piłce goście. Na lewej stronie Denis Rakels. Rakels do środka, Dąbrowski. Leży nam na murawie w środkowej strefie boiska jeden z zawodników Krakowi. Jest nim bodajże Jakub Wójcicki. Arbiter nie przerywa gry. Ruszamy Krakowia. Cetnarski, Cetnarski. Uderzenie. Pewne ręce Marko Maricza. A Jakub Wójcicki ciągle nie podnosi się z murawy. Rusza Lechia. Wójcicki już dalej może grać. Uwaga, pędzi prawą stroną Michał Mak. Michał Mak faulowany teraz w okolicach 16 metra. Zdecydowany arbiter boczny, uniesiona chorągiewka i będzie rzut wolny z bardzo dobrej pozycji dla gospodarzy. Nie będzie w tej sytuacji kary indywidualnej. Ale będzie bardzo groźnie pod bramką Krzysztofa Pilarza. Przy piłce oczywiście Sebastian Mila. Jeszcze dyskutują z Szymonem Marciniakiem piłkarze Krakowi. Ale ten rzut wolny jest oczywiście nieodwołalny. Dwuosobowy mur piłkarzy Krakowi naprzeciwko zawodników z Krakowia. Sebastian Mila. 20 minut gry na PGA Arena w Gdańsku za nami. Lechia 0, Krakowia 0. Jeszcze Szymon Marciniak zmuszony studzić nastroje w polu karnym. Uwaga, czekamy na gwizdek. Będzie bardzo groźnie pod bramką Krzysztofa Pilarza. Jest sygnał. Mila w pole karne, wychodzi Pilarz. Jeszcze Nazario nie trafił futbolówkę na 16 metrze. I Sretanowicz stara się oddalić teraz zagrożenie spod bramki Krzysztofa Pilarza. Ostatecznie wypada poza linię boczną boiska i Lechia będzie miała rzut z autu na wysokości 11 Krakowi. Ariel Borysiu. Rafał Janicki. Jest już na prawej stronie Michał Mak. Krótko z Milą. Wojtkowiak. Wojtkowiak pada na murawę. Prawy defensor Lechii Gdańsk. A wszystkiemu winien Piotr Polczak. I kolejny rzut z autu dla gospodarzy. Raz jeszcze przy piłce blisko linii bocznej boiska Sebastian Mila. Jest sygnał, uwaga, Mila w pole karne, piłka na 10 metr, nie ma strzału na bramkę Krzysztofa Pilarza.
odzyskuje posiadanie Krakowia. Niedokładne jednak oddalenie spod pola karnego i ciągle Lechia. Łukasik do tyłu, spokojnie. Ariel Borysiu na prawą stronę. Tutaj Michał Mak, nowy nabytek Lechii Gdańsk. Michał Mak już natychmiast stara się go pozbawić futbolówki Mateusz Sytnarski, ale to pomocnikowi Krakowi się nie udało. Ciągle Lechia przy piłce. Daleko wycofana teraz futbolówka aż pod nogi golkipera Marko Maricia. Grzegorz Wojtkowiak niedokładnie i ponownie Krakowia. Wranierz naciskany przez Bartosza Kapustkę, utrzymał się jednak tam przy piłce zawodnik Lechii Gdańsk. Bruno Nazario, jest Buksa na lewej stronie. Wranierz, czy będzie dośrodkowanie? Tak jest, Wranierz, pole karne, Mila głową, piłka ponad bramką. Znakomita okazja dla gospodarzy na otwarcie wyniku w dzisiejszym spotkaniu. Znakomita, szybka akcja Lechii Gdańsk. No poszli ławą, o to chodzi, aby nie jeden, nie dwóch zawodników, a właśnie ławą szli na bramkę piłkarze Jerzego Brzęczka. Znakomite dośrodkowanie Braniesza na piąty metrze. Starał się główkować Sebastian Mila, uderzył tę piłkę, ale przeniósł ją wysoko ponad bramką Krzysztofa Pilarza. I to on właśnie w tym momencie rozpoczyna zawody z wysokości piątego metra. Wojtkowiak nie wystartował do piłki Sebastian Mila i strata Lechii. Ponownie Pilarz. Daleki wykop teraz bramkarza Krakowi. Choć raz jeszcze niedokładny. Wranierz odzyskuje posiadanie. Janicki na prawej stronie czeka na podanie. Wojtkowiak. Choć wcześniej pojawił się Daniel Łukasik. I to teraz Janicki wymienia właśnie z pomocnikiem Lechii podania. Ariel Borysiuk. Dalekie zagranie do Michała Maka na prawej stronie. Michał Mak, znakomite zagranie. Na prawą stronę wbiegał tutaj Grzegorz Wojtkowiak. Próba zagrania piłki nieco głębiej w pole karne. Połapali się w tym jednak piłkarze Krakowi. I oddalają zagrożenie poza linię boczną boiska. Rzut z autu dla piłkarzy Jerzego Brzęczka. I tutaj z piłką ponad głową Grzegorz Wojtkowiak. Niedokładnie teraz Michał Mak. Strata futbolówki i Krakowia. Denis Rakels. Ofiarnie tutaj jeszcze go atakował Daniel Łukasik, ale utrzymał się na młotyż przy futbolówce. Wranierz. Znakomicie teraz Lechia Gdańsk i Mak. Łukasik pada na murawę w starciu z Denisem Rakelsem. Kolejny gwizdek Szymona Marciniaka. Jeszcze jakieś upomnienie tutaj do Stojana Wraniesza. Ale oczywiście skupiamy się na tym przewinieniu zawodnika Krakowi. I będzie rzut wolny dla Lechii Gdańsk. Sebastian Mila przy futbolówce. 25 minuta na zegarach do bramki Krzysztofa Pilarza. Bardzo daleko, to jest wysokość około 40 metra. Uwaga, Mila w pole karne. Główkował nam tam Adam Buksa. Starał się posłać tę futbolówkę tuż obok słupka bramki Krzysztofa Pilarza, ale golkiper Krakowi popisał nam się znakomitą interwencją. Pewnie wyłapał tę futbolówkę, no i wyjaśnił zagrożenie pod własną bramką. Rusza Krakowia. Już na prawej stronie walczący Bartosz Kapustka. Ciągle Krakowia. Do ostatniej chwili Bartosz Kapustka walczył jeszcze w polu karnym. Starał się oddać strzał na bramkę Marko Maricza. Został jednak zablokowany. Będzie rzut rożny dla przyjezdnych. I raz jeszcze spokojnym krokiem w kierunku chorągiewki wędruje Mateusz Sednarski. To on będzie za moment dośrodkowywał tę futbolówkę w pole karne Lechii Gdańsk. Jest gwizdek Szymona Marciniaka. Uwaga, Cetnarski, piłka w pole karne. Zamieszanie i mamy bramkę! 1-0 dla Krakowi. Futbolówka wpada do siatki. No niebywałe zamieszanie pod bramką Marko Maricza. I Lechia, no niespodziewanie można powiedzieć, bo w tych pierwszych 26 minutach
dominowała Lechia, a tymczasem po tym stałym fragmencie gry piłkę do siatki kieruje środkowy defensor Krakowi, grający z numerem 24 Piotr Polczak. Ucisza tym samym PGA Arena w Gdańsku. No, niezadowoleni z siebie są zdecydowanie piłkarze Lechii Gdańsk. Po dobrym okresie muszą gonić wynik. I już rozpoczęli ze środkowej strefy boiska. Grzegorz Wojtkowiak. Przypominam, od 25 minuty na prowadzeniu Krakowia na listę strzelców wpisuje się Piotr Polczak. Daniel Łukasik. Stojan Wraniesz. Daleka piłka do Wraniesza. On jednak powstrzymany przez Sretanowicza. Piłka poza linią końcową boiska. No i spokojnie od własnej bramki rozpocznie raz jeszcze Krzysztof Pilarz. A więc pierwsza bramka wpuszczona przez Marko Maricza w tym sezonie Ekstraklasy. Chwalił tego młodego bramkarza trener Jerzy Brzęczek. Dobra postawa Chorwata podczas meczów przygotowawczych do sezonu 2015-2016, choć oczywiście pretensji do Maricza za tę straconą bramkę mieć nie można. Tutaj zawiodła zdecydowanie defensywa. Kolejny gwizdek Szymona Marciniaka, tym razem na murawie leży Piotr Polczak, a winny temu jest napastnik Lechii Gdańsk Adam Buksa. Spory problem, jeśli chodzi o siłę ofensywną Lechii Gdańsk. Odszedł z Gdańska Kevin Friesen-Blichler. Skończyło mu się wypożyczenie. Także pod znakiem zapytania stoi przyszłość Czolaka. On na tę chwilę formalnie no nie jest piłkarzem Lechii Gdańsk. Wszystko wskazuje na to, że powróci do Norymbergi, skąd był wypożyczony. Jak na razie Adam Buksa tym napastnikiem, na którego barkach będzie spoczywało zdobycie bramki w dzisiejszym spotkaniu. Choć oczywiście to już było wiadome wczoraj, dzisiaj oficjalnie w Gdańsku pojawił nam się Grzegorz Kuświk, napastnik Ruchu Chorzów, który w tym sezonie będzie występował w barwach Lechii Gdańsk. No i to jest potężne wzmocnienie. No i także zapowiedź, myślę, odejścia już Antonio Czolaka. Grzegorz Kuświk, no w poprzednim sezonie 14 bramek dla niebieskich. Sezon wcześniej 12 goli. Tutaj w wywiadzie zaraz po zameldowaniu się tutaj w Gdańsku, no powiedział, że chciałby tych bramek w tym sezonie zdobyć jeszcze więcej. Uwaga, zamieszanie pod bramką Krakowi. Rzut rożny przed chwilą. Futbolówka dośrodkowana gdzieś w okolice 5 metra. Wyszedł z bramki, co prawda Krzysztof Pilarz piąskował tę futbolówkę, ale bardzo niedokładnie. Ona zameldowała się pod nogami Bruno Nazario. No, Brazylijczyk chyba był zaskoczony tym, że Krzysztof Pilarz taki błąd może popełnić. Oddał strzał, ale ta piłka jeszcze gdzieś się trąciła po nogach jednego zawodnika Krakowi. Będziemy mieli kolejny rzut rożny dla gospodarzy, choć teraz jeszcze jeden z piłkarzy gości leży na murawie. Konieczna jest pomoc medyczna. Już wszystko w porządku, możemy zaczynać. Pierwsze pół godziny gry za nami. Rzut rożny dla Lechii Gdańsk. W narożniku Sebastian Mila. Mila w pole karne, zamieszanie adresatem tego zagrania. I spokojnie, zawody za linii bocznej rozpocznie Deleu. Deleu prosto pod nogi Dobrowskiego. Jest Kapustka. Naciskany teraz bardzo ostro przez zawodników Lechii Gdańsk. Piłka raz jeszcze poza linią boczną. Kolejny rzut z autu dla gości. Raz jeszcze Deleu do Sretanowicza. Pokazuje się Piotr Polczak, choć Sretanowicz wybiera inne rozwiązanie. Cetnarski przy piłce. Wycofanie do Polczaka. Już na lewej stronie jest Hubert Wołąkiewicz.
Bąkiewicz do Cednarskiego, ten jednak przewracany w okolicach linii środkowej przez Stojana Wraniesza. Szymon Marciniak chwyta za gwizdek, będzie rzut wolny dla ekipy gości. I Hubert Bąkiewicz od rzutu wolnego, Cednarski. Wycofanie do Sretanowicza, pędzi tam jak szalony Adam Buchsa, choć Sretanowicz zachował zimną krew. Deleu na prawej stronie. Budzicki rusza Krakowia, choć niedokładnie przy piłce Łukasik. Stojan Wraniesz powstrzymany przez Włócickiego, piłka poza linią boczną boiska i sprezentowany rzut z autu dla zawodników Lechii Gdańsk. Ariel Borysiuk do środka, do Rafała Janickiego. Na prawej stronie Grzegorz Wojtkowiak, właśnie do jego nóg powędrowała ta futbolówka. Wojtkowiak niedokładnie, prosto w nogi Denisa Rakelsa, ale ciągle gospodarze przy piłce. Bruno Nazario, obok niego Mila, bardzo niedokładnie Brazylijczyk. Piłka oddana w zasadzie za darmo zawodnikom Jacka Zielińskiego. Wraniesz. Odzyskali co prawda to posiadanie gospodarze. Wraniesz był w okolicach 30 metra, pokusił się o uderzenie, bardzo jednak słabe. Piłka w sporej odległości, także minęła światło bramki Krzysztofa Pilarza. A ten spokojnie, stojąc gdzieś w okolicach 5 metra, odprowadził futbolówkę wzrokiem poza plac gry. I w tym momencie rozpoczyna nam bramkarz Krakowi zawody na PGE Arena w Gdańsku. Niedokładny wykop bramkarza gości, walczył o futbolówkę Bruno Nazario. Pada teraz Grzegorz Wojtkowiak w okolicach 30 metra, faulowany on przez Rakelsa. Kolejna interwencja Szymona Marciniaka, mamy gwizdek. No przybili sobie teraz piątki zarówno Grzegorz Wojtkowiak, jak i Denis Rakels, wszystko fair play. I rusza Lechia, choć raz jeszcze niedokładnie. Daniel Łukasik, sporo nerwowości teraz w poczynaniach piłkarzy Jerzego Brzęczka. No do momentu straty bramki wyglądało to dość dobrze. Gospodarze grali dobrze przez te pierwsze 20 minut. Po stracie bramki ruszają piłkarze Krakowi. Uwaga, groźnie, kolejny strzał, Denis Rakels. Wysokość 16 metra, potężne uderzenie w kierunku dalszego słupka. Raz jeszcze wyciągnął się jak długi Marko Maric, choć ta piłka nie wędrowała w światło bramki. 10 minut do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Lechia 0, Krakowia 1. Bramka jak na razie autorstwa Piotra Polczaka, który wbił futbolówkę po rzucie rożnym. Łukasik. Rafał Janicki. Przerzut futbolówki na prawą stronę. Grzegorz Wojtkowiak już z tą piłką zameldował się za linią boczną boiska i rzut z autu dla Krakowi. Hubert Wąkiewicz. Jerzy Brzęczek ambitnie przy linii, przekazujący wskazówki swoim podopiecznym. Jak na razie spokojnie zawody obserwuje Jacek Zieliński. A jego piłkarze w tym momencie dominują na murawie tego bursztynowego obiektu w Gdańsku. Krzysztof Pilarz. Przerzut na lewą stronę, Wołąkiewicz. Starcie teraz Wołąkiewicza z Grzegorzem Wojtkowiakiem. Nie ma tutaj przewinienia. Piłka jako ostatniego dotknęła Wołąkiewicza, więc rzut rożny, przepraszam, rzut z autu dla Lechii Gdańsk. Ambitnie walczący w narożniku pola gry Buksa, ale nie wywalczył nawet rzutu z autu. Ten dla piłkarzy Krakowi. Wąkiewicz do Jędryszka. Pędzi Rakels. Obok niego już tutaj bardzo ostro walczący Rafał Janicki. Rzut z autu dla Krakowi. I raz jeszcze Hubert Wołąkiewicz z futbolówką ponad głową. Wołąkiewicz, Cednarski, obok niego Mila. Poradził sobie Cednarski. Ruszamy Krakowia. Rakels.
Środkowa strefa boiska, uwaga, groźnie. Jeszcze przewracony teraz na murawę Adam Buksa. Przez, nie wiem czy to był Jędriszek, za moment poczekamy na potwierdzenie. Jest 37 minuta. No bo mamy pierwszą karę indywidualną w dzisiejszym spotkaniu. Tak jest, Bartosz Kapustka ukarany żółtym kartonikiem za przewinienie na Adamie Buksie na połowie Lechii Gdańsk. I Grzegorz Wojtkowiak, rusza Lechia. Sebastian Mila. Już jest Daniel Łukasik. Wysokość 30 metra, Łukasik ambitnie, choć teraz pilnowany najpierw przez Wąkiewicza, potem przez Dąbrowskiego, stracił nam futbolówkę Łukasik, ona za linią boczną i rzut z autu kolejny dla Krakowi. Wąkiewicz, Polczak, ambitnie walczący tam Buksa, choć Polczak wygrywa ten pojedynek. I strata Krakowi, rusza Lechia, Sebastian Mila, na prawej pokazuje się Wojtkowiak, zagranie jednak do środka, Bruno Nazario, uwaga, Nazario, mocny strzał, piłka mija słupek Krzysztofa Pilarza. Nagrodzony teraz brawami Bruno Nazario za to uderzenie. Ale piłka nie zdołała wpaść do siatki. I spokojnie piłkę na piątym metrze ustawia Krzysztof Pilarz. A na zegarze 38 minuta spotkania. Lechia 0, Krakowia 1. Gwizdek Szymona Marciniaka. Przewinienie w środkowej strefie boiska. Rzut wolny dla Lechii Gdańsk. Rozpoczął go już Stojan Wranierz. W środkowej strefie boiska zameldował nam się już Janicki, Mila, Grzegorz Wojtkowiak. Niezrozumienie z Adamem Buksą i już piłkarze Krakowi, Dąbrowski, Deleu. Przez chwilę popatrzył, zagranie na lewą stronę, tutaj Rakels, choć szybszy. Jeden z zawodników Lechii Gdańsk nie utrzymał tej piłki. Jeszcze na placu gry Hubert Wąkiewicz, rzut z autu dla gospodarzy. I już Wojtkowiak daleko do Buksy, obok niego Sretanowicz, jeszcze ambitnie Buksa, sporo serca dzisiaj jak na razie zostawia na murawie Buksa, ale nie jest w stanie poradzić sobie z dobrze funkcjonującymi defensorami Krakowi. Doping na PGA Arena nie cichnie, domagają się tutaj kibice bramki ze strony gospodarzy. Ale jak na razie strzelali tylko goście. Futbolówkę do siatki w 27 minucie spotkania skierował po stałym fragmencie gry Piotr Polczak. Piłka raz jeszcze obija bandy reklamowe. Rzut z autu dla Lechii. I Jakub Wawrzyniak przy piłce. Wawrzyniak do Wraniesza, niedokładnie, choć jest Buksa. Uwaga, Wraniesz, pole karne, Wraniesz! Piłka poza linią końcową boiska, choć tutaj brawa za interwencję dla Sretanowicza, do tę piłkę wygarnął spod nóg Stojana Wraniesza. No i w konsekwencji mamy rzut rożny dla gospodarzy z futbolówką w narożniku pola gry. Już Sebastian Mila, 5 minut do końca pierwszej części spotkania. Uwaga, Mila w pole karne, ciasno tam, nie ma strzału na bramkę Pilarza. Piłka wraca na 30 metr. Na prawej stronie był Wojtkowiak, choć on odcięty od tego podania przez Bartosza Kapustka, ale piłka ląduje poza linią boczną boiska i rzut z autu na wysokości linii środkowej dla piłkarzy Jerzego Brzęczka. Wojtkowiak z piłką ponad głową. Jeszcze popatrzył zawodnik Lechii. I już Mila. Nazario. Choć pomocnik Lechii Gdańsk z piłką poza linią boczną boiska. I Wąkiewicz. Odrzut z autu. Wąkiewicz. Jędriszek. Niedokładnie. Janicki. Wycofanie do Marko Maricza. I ponownie Janicki. Grzegorz Wojtkowiak. Sebastian Mila. Bardzo niedokładne zagranie Wojtkowiaka do środkowej strefy boiska. Tutaj jest Sretanowicz i raz jeszcze Krakowia.
Ruszają piłkarze Jacka Zielińskiego. Dąbrowski spokojnie do Deleu. Polczak. Obok jego Mila. Polczak decyduje się na długie zagranie do środka. I Cracovia bardzo pewnie. Kapustka. Nie znalazł tutaj Jędriszka, ale utrzymuje się przy piłce zespół gości. Denis Rakels, no chyba zaskoczony, że do niego ta piłka będzie posłana. Łotysz bardzo blisko linii bocznej. Wypadł nam z piłką poza linię boczną boiska pomocnik Cracovii. No i sprezentowany rzut z autu dla gospodarzy. Jeszcze jakaś rozmowa na linii Szymon Marciniak, Erik Jędriszek. Wszystko jednak w porządku, gramy dalej. Wojtkowiak za linii bocznej, Marko Maricz, Ariel Borysiuk, na lewej stronie Jakub Wawrzyniak. Dalekie zagranie teraz Wawrzyniaka do Wraniesza, nie opanuje tej futbolówki nam zawodnik Lechii Gdańsk. Sretanowicz natychmiast do Cetnarskiego. Ten daleko w poszukiwaniu Kapustki. Nie doszła ta piłka jednak do pomocnika Cracovii. I Lechia. Sebastian Mila. Środkowa strefa boiska. Ma trochę miejsca kapitan Lechii Gdańsk. Bruno Nazario. Stoją Wraniesz na lewej stronie. Uwaga, Wraniesz, pole karne. Piłka główkowana jeszcze. No nabiegał tam co prawda Bruno Nazario, choć jako ostatni na bramkę starał się uderzać Mateusz Mak. Ta piłka jednak światła bramki nie ujrzała. I z 5 metra Krzysztof Pilarz. 43. minuta na zegarach. Lechia 0, Cracovia 1. I w posiadaniu ekipa gości. Dąbrowski. Już na lewej stronie jest Rakels. Dąbrowski, obok niego Łukasik. Dąbrowski wypatrzył na prawej stronie Deleu, przy nim już Mak. Uwaga, Deleu w pole karne, wybita ta piłka gdzieś w okolice 30 metra. Jeszcze Sebastian Mila nabił nam jednego z piłkarzy Cracovii, a był nim Hubert Wołąkiewicz. No i piłka poza linią końcową boiska. Marko Maricz od własnej bramki. Rafał Janicki, Łukasik, Ariel Borysiuk. Długie zagranie w poszukiwaniu Sebastiana Miliszy, przy jednak do tej piłki będzie Sretanowicz. I też tak się stało. Wycofanie do Pilarza i Cracovia konstruuje kolejną akcję ofensywną. Dąbrowski, Deleu. Zagranie wzdłuż linii do Wójcickiego. Teraz już w narożniku pola gry. Obok jego Borysiuk, ciągle Wójcicki. Wycofanie do Deleu. Jakub Wójcicki, próba dośrodkowania nieudana, ale gości ciągle w posiadaniu. Dąbrowski, Deleu. Dobrze pomyślał zawodnik Cracovii, choć Deleu do tej przesyłki już w polu karnym nie zdążył. Piłka obija bandy reklamowej. Marko Maricz, Rafał Janicki. Jeszcze postarałem się piłkarza Jerzego Brzęczka poszukać bramki wyrównującej tuż przed przerwą. A właśnie w tym momencie wybiła nam 45. minuta spotkania i za moment dowiemy się, o ile dłużej przedłuży nam ten pierwszy akt konfrontacji w Gdańsku Szymon Marciniak. Już wiemy, 60 sekund, ale uwaga, Lechia, indywidualna akcja teraz jednego z zawodników Lechii Gdańsk. No zameldował nam się zawodnik grający z numerem 9, a więc Michał Mak na plecach, już na wysokości 16 metra. Próba strzału ostatecznie no zablokowana. No i Krzysztof Pilarz raz jeszcze spokojnie od własnej bramki. Daleki wykop Krzysztofa Pilarza. Piłka posyłana do Erika Jędriszka. Kapustka w polu karnym. Jeszcze Wójcicki. Uwaga, okazja dla Cracovii. Będzie bardzo groźnie. Uwaga, uderzenie. Znakomicie teraz Marko Maricz. No, była bardzo blisko tej drugiej bramki dla Cracovii w ostatnich sekundach pierwszej części spotkania. Teraz gratulacje od kolegów z drużyny odbiera Marko Maricz, bo bardzo blisko Cracovia była
zdobycia tej drugiej bramki w dzisiejszym spotkaniu. Bardzo blisko wpisania się na listę strzelców był Kapustka. Tylko rzut rożny dla gości. Ostatnie zapewne już zagranie w tej pierwszej części spotkania. Uwaga, piłka dośrodkowana na 5 metr, spore zamieszanie, skakał tam Rakels, nie udało się Łotyszowi przyjąć tej futbolówki. No i gdy tylko ona opuściła pole karne, to pan Szymon Marciniak natychmiast chwycił za gwizdek i zakończył nam pierwszą część spotkania w Gdańsku. Jak na razie po 45 minutach na prowadzenie dość niespodziewanie ekipa Krakowi 1-0, piłkę w siatce w 27 minucie spotkania umieścił Piotr Polczak. No i od tego momentu na prowadzeniu piłkarze Jacka Zielińskiego. Pierwsze minuty, tak do w zasadzie 20 minuty na prowadzeniu lepiej wyglądali piłkarze Jerzego Brzęczka. Stworzyli sobie więcej dogodnych sytuacji do tego, aby zdobyć bramkę. Krakowia dość nieśmiało, dość cofnięta tutaj czekała, co zrobią rywale. No i zaatakowała, bramka zdobyta w 27 minucie spotkania i ten ostatni kwadrans już zdecydowanie na korzyść ekipy gości. Sporo błędów po stronie Lechii. No i pachniało nam już tuż przed ostatnim gwizdkiem w pierwszym akcie spotkania drugą bramką na PGA Arena w Gdańsku, ale dla Krakowi. No to mógłby być już knockout w 45 minucie Lechii Gdańsk. Jak na razie 1-0, czekamy na drugą część konfrontacji. Tutaj w Gdańsku liczymy jeszcze na spore emocje. Rzut oka jeszcze na statystyki. Posiadanie piłki jak na razie na korzyść Lechii Gdańsk. 55% do 45%. Sytuacje bramkowe tutaj także korzyść Krakowi. 8 do 6. No i strzały celne na bramkę 3 razy. Starali się pokonać Marko Maricza zawodnicy Krakowi. Tylko jeden strzał celny po stronie Lechii Gdańsk. No chyba widać brak tej siły ofensywnej gospodarzy, brak dobrego napastnika po stronie ekipy gospodarzy, bo choć Adam Buk zabiega, stara się, no to jeszcze poważnie Krzysztofowi Pilarzowi w tych pierwszych 45 minutach nie zagroził. Do Gdańska wrócimy za niecały kwadrans, teraz krótka przerwa muzyczna. Zostańcie z nami, jeszcze sporo emocji czeka nas dzisiejszego wieczoru tutaj nad Bałtykiem. Do usłyszenia. Wracamy do Gdańska, przed nami druga część konfrontacji pomiędzy Lechią a Krakowią. Jak na razie po pierwszych 45 minutach na prowadzeniu ekipa Jacka Zielińskiego 0-1. Bramkę w 27 minucie spotkania zdobył Piotr Polczak. No i od tej właśnie chwili Lechia Gdańsk zmuszona gonić wynik. Obie jedenastki już zameldowały nam się na murawie PGA Arena w Gdańsku. Za moment usłyszymy pierwszy gwizdek Szymona Marciniaka, arbitra głównego dzisiejszego starcia, a my szybko przypominamy składy, w jakich obie jedenastki występują od pierwszej minuty spotkania, choć na tę drugą odsłonę zaszły pewne zmiany po jednej zarówno w ekipie Lechii Gdańsk, jak i Krakowi. Pierwszy gwizdek za nami, a my przypominamy składy. Lechia Gdańsk w bramce z numerem 50 Marko Maricz, dalej 23 z numerem 23 Grzegorz Wojtkowiak, dwójka to Rafał Janicki, 16 Ariel Borysiuk, trójka Jakub Wawrzyniak, pomoc z numerem 9 Michał Mak, z numerem 8 Daniel Łukasik, 21 w środku Stojan Wraniesz i z numerem 11 Maciej Makuszewski. Nie ma już grającego z dziesiątką na plecach Bruno Nazario. Dalej dwóch ofensywnych zawodników, szóstka Sebastian Mila i przed nim ustawiony z numerem 18 Adam Buksa. Jeśli chodzi o skład Krakowi, tutaj w bramce z numerem 80 Krzysztof Pilarz, dalej linia obrony
od prawej z numerem 26 Carlos Luis de Leu. Trójka Sretanović, 24 zdobywca. Jak na razie jedynej bramki z 27 minuty Piotr Polczak i na lewej stronie z numerem 21 Hubert Wołąkiewicz. Pomocy 10 Mateusz Setnarski, 14 Damian Dobrowski, 22 Jakub Wójcicki. Nie ma już z numerem 67 Bartosza Kapustki. W jego miejsce delegowany na tę drugą część spotkania grający z numerem 5 Mirosław Czobilo. 92 Denis Rakels i na szpicy 62 numerem Erik Jędryszek. Przed chwilą rzut wolny dla Lechii Gdańsk. Dośrodkowywał w pole karne Sebastian Mila, choć ta próba kompletnie nieudana. I od własnej bramki spokojnie Krzysztof Pilarz. Ta pierwsza część spotkania, początek, pierwsze 20 minut pod dyktando gospodarzy. To oni czuli się pewniej tutaj na murawie PGE Arena w Gdańsku. To oni stworzyli więcej sytuacji, ale nie pokusili się o to, aby pokonać Krzysztofa Pilarza. Zrobił to w 27 minucie Piotr Polczak. No i ten ostatni kwadrans gry to już dominacja ekipy gości. Tuż przed przerwą futbolówka raz jeszcze mogła wpaść do bramki Marko Maricza. No to mógłby być już knockout, ale rusza Lechia Gdańsk z zamiarem odrobienia strat z tego pierwszego aktu spotkania, choć teraz bardzo niedokładnie Adam Buks, ale pomógł mu Jakub Wawrzyniak i Lechia Makuszewski. Pierwszy kontakt z piłką, już futbolówka posyłana w pole karne. Był tam Adam Buksa na posterunku, jednak zawodnicy Krakowi. To teraz oni ruszają do ataku na prawej stronie, ambitnie Jakub Wójcicki, choć niedokładne to zagranie do środka. Już jest Stojan Wranierz z 21 na plecach. Rusza Lechia Gdańsk prawą stroną. Michał Mach, uwaga, dośrodkowanie piłki w pole karne. Pewnie jednak Krzysztof Pilarz w okolicach trzeciego metra. Dobra interwencja bramkarza Krakowi. No nieco odważniej rusza nam ekipa gospodarzy. Przegrywają 1-0. No i wiemy, jeżeli takim rezultatem skończy nam się ten dzisiejszy mecz, no to będzie spora niespodzianka na inauguracja. Przecież Lechia Gdańsk w tych inaugurujących spotkaniach no radzi sobie przeciętnie, no, żeby nie powiedzieć wręcz katastrofalnie od momentu, kiedy powróciła do Ekstraklasy w sezonie 2008-2009. Zdołała wygrać tylko jedno spotkanie inaugurujące. Dokładnie to było w sezonie 2009-2010, wygrana tutaj w Gdańsku, choć nie na PGE Arena, a jeszcze na starym stadionie przy ulicy Traugutta z Arką, a więc w derbach Trójmiasta 2-1. A tak, najpierw remis ze Śląskiem w tym sezonie inaugurujący powrót do Ekstraklasy, potem właśnie wygrana z Arką, następnie sezon 10-11 remis z Ruchem Chorzów, 11-12 przegrana z Polonią na wyjeździe 1-0, 2012-2013 przegrana z Polonią także na własnym terenie 3-1, 2013-2014 remis dość pechowy z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2-2, no i przed sezonem także wyjazdowy remis wysoki 2-2 z Jagiellonią Białystok. Jak na razie 1-0 dla Krakowi. Uwaga, okazja właśnie dla gości. Piłka posyłana gdzieś w okolice 5 metra. Szybciej z bramki wyszedł jednak Marko Maricz i to on wyjaśnił zagrożenie we własnym polu karnym. Jakub Wawrzyniak. Odpychany tutaj Makuszewski przez Deleu, ale utrzymali się gospodarze. I Łukasik, Sebastian Mila. Na prawej stronie już Michał Mak. Mila. Obok niego Łukasik, choć Mila zdecydował się na zagranie do Wraniesza, nie ma spalonego, a jednak uniesiona chorągiewka wysoko ku górze. No, w dobrej sytuacji mógł znaleźć się Wraniesz, choć oczywiście ten spalony był, no myślę, ewidentny. Tak jest. I od rzutu wolnego ekipa gości. A my wiemy, że dzisiejszego wieczoru na trybunach tego bursztynowego obiektu w Gdańsku zasiada dokładnie 13 143 widzów.
A więc no, ten stadion, który może pomieścić prawie 40 tysięcy kibiców, dzisiaj w zasadzie na inaugurację świeci pustkami. I rzut rożny dla ekipy gości. Jest 52 minuta spotkania. Do narożnika pola gry już spokojnym krokiem powędrował Mateusz Cednarski. Cednarski, dośrodkowanie piłki na 5 metr, starał się tam skakać Erik Jędriszek. Do niego ta futbolówka jednak nie doszła, choć jeszcze ciągle Krakowia. Dąbrowski. Piłka na 11 metr, dobrze Marko Maric. Jeszcze starał się tam wywrzeć presję na tym młodym bramkarzu Lechii Gdańsk, Denis Rakels, choć oczywiście, gdyby przyjął tę futbolówkę, byłby na pozycji spalonej. Łukasik, Janicki, ponownie Łukasik, obok niego Jędriszek, piłka w okolice 20 metra, uwaga Mila, znakowicie Mila. Obok niego Sretanowicz, wypatrzył Mila na lewej stronie Makuszewskiego. Makuszewski, to już jest pole karne. Odegranie jednak do Wraniesza. Uwaga, Wraniesz z dystansu. Piłka ponad poprzeczką Krzysztofa Pilarza. Nie przyłożył się raz jeszcze Stojan Wraniesz do tej próby. I raz jeszcze spokojnie Krzysztof Pilarz z wysokości 5 metra. A ja przypominam, w przerwie dwie zmiany. Jedna po stronie gospodarzy, jedna po stronie gości. Nieobecny już w Lechii Gdańsk jest Bruno Nazario, w jego miejsce z numerem 11 Maciej Makuszewski. Ten, który przed rokiem tutaj w Gdańsku właśnie w konfrontacji z Krakowią zdobył jedyną bramkę dającą Lechii komplet punktów. A po stronie Krakowi nie ma już grającego z numerem 67 Bartosza Kapuski. W jego miejsce z piątką na plecach Mirosław Czowilo. I rusza Lechia, Makuszewski, obok niego Mak. Jeszcze Makuszewski, stara się go pilnować, Dąbrowski, znakomicie Wraniesz, Wraniesz! Raz jeszcze z dystansu, no rozstrzelał nam się teraz Stojan Wraniesz, choć z każdą próbą wygląda to coraz gorzej, piłka coraz wyżej, coraz dalej od bramki Krzysztofa Pilarza szybuje. Gwizdy teraz na PG Arena, no niezadowoleni są kibice z takiego samolubstwa Stojana Wraniesza. I Krzysztof Pilarz. Spokojnie do Sretanowicza. Ponownie Pilarz. W polu karnym jest Mila i Buksa. Choć nie mogą oni zagrozić Pilarzowi. Sretanowicz. Deleu. Strata. I Lechia przy piłce. Uwaga. Buksa. Pole karne Buksa. Obok niego Piotr Polczak. No i zdaniem Szymona Marciniaka Polczak był w tej sytuacji faulowany przez rozpędzonego napastnika Lechii Gdańsk. A więc rzut wolny, który za moment zostanie wykonany przez Krzysztofa Pilarza. Od momentu, kiedy Lechia pojawiła nam się ponownie w Ekstraklasie, więc w sezonie 2008-2009, od tamtej właśnie kampanii obie jedenastki spotkały się ze sobą 12 razy, 6 razy wygrywała Lechia, 2 razy padał remis w 4 przypadkach górą piłkarze z Krakowia. Bilans bramek to 20 do 16 na korzyść dzisiejszych gospodarzy, a tutaj w Gdańsku odbyło się 6 konfrontacji, 5 wygranych przez ekipę Lechii Gdańsk, tylko jeden remis, a więc jeden punkt wywalczony przez Krakowie od sezonu 2008-2009, a miało to dokładnie miejsce 14 sierpnia 2011 roku w trzeciej kolejce Ekstraklasy, kiedy tutaj w Gdańsku padł remis 1-1. No dzisiaj jak na razie piłkarze Pasów na dobrej drodze, aby zatriumfować tutaj po raz pierwszy na PG Arena w Gdańsku. Rusza Lechia. Jeszcze sporo nadziei w sercach i nogach piłkarzy Lechii Gdańsk. Sebastian Mila. Łukasik. Wycofanie do Janickiego. Wojtkowiak. Jeszcze Wojtkowiak. Nie podbiegł do piłki Michał Mak. Mógł być na pozycji spalonej. Zostawił tę futbolówkę Wojtkowiakowi. No i może lepiej rzucał tu
dla gospodarzy. Uwaga, mina w pole karne. Stracze tam Stojan Praniesz. Fauluje nam jednak pomocnik Lech, jednego z zawodników Krakowi. Konieczna jest pomoc medyczna, choć jeszcze pan Szymon Marciniak, lekarz na Murawę, nie zdecydował się wpuścić. Deleu już na nogach. To on ucierpiał w tym starciu ze Stojanem Wranieszem. Wszystko już w porządku. Kontynuujemy zatem zawody w Gdańsku. Deleu, właśnie on przy piłce, obok niego Makuszewski. Wycofanie do Sretanowicza. Obok niego natychmiast pojawił się Buksa, choć niewiele zdziałał. Deleu prosto teraz na klatkę piersiową Jakuba Wawrzyniaka. Zgiął się nam aż w pół lewy defensor Lechii Gdańsk. Wszystko jednak w porządku. Gramy dalej. Za linii bocznej Deleu. Wawrzyniak. Niemal godzina gry w Gdańsku za nami. Lechia 0, Krakowia 1. Wawrzyniak za linii bocznej. Wranierz. Deleu. Wygrany pojedynek przez prawego defensora Krakowi. Choć już Lechia, Makuszewski. Makuszewski ma trochę miejsca. Wypatrzył na lewej stronie Wawrzyniaka. On już niemalże pod polem karnym. Wawrzyniak znakomicie do Makuszewskiego. Sretanowicz odpycha nam zawodnika Lechii. Nie ma decyzji Szymona Marciniaka. No w zasadzie jest decyzja o tym, aby za gwizdek nie chwytać. Gramy dalej. Nic nie było. Gwizdy na PG Arena, choć już gospodarze odzyskują futbolówkę. A za linii bocznej piłkę na plac gry wyrzuci za moment Rafał, przepraszam, Jakub Wawrzyniak. Ariel Borysiu. Obok niego Cednarski, także starający się wywrzeć presję Erik Jędryszek. Już na prawej stronie jest Rafał Janicki. Milan. Niedokładnie teraz stracił futbolówkę kapitan Lechii Gdańsk. I walczący tam Rakels, Bołąkiewicz, Dąbrowski, Czowilo. Stara się wyjść z kontratakiem Krakowia, choć to się nie udało. Wranierz. Także bardzo niedokładne zagranie Wraniesza w poszukiwaniu partnera na prawej stronie boiska. Kolejny rzut z autu dla gospodarzy. Makuszewski, choć szybciej Czowilo. I piłka natychmiast posłana do Jędryszka. On teraz w pojedynku z Janickim nie zdecydował się przeprowadzić indywidualnej akcji napastnik Krakowi. No i ostatecznie stracił tę futbolówkę. Lechia, Mila. Środkowa strefa boiska, Mila. Utrzymał się przy piłce Stojan Wranierz. Podcinany teraz przez Czowilo. Natychmiastowa decyzja Szymona Marciniaka. Gwizdek i będzie przewinienie, rzut wolny na korzyść Lechii Gdańsk. Także żółty kartonik na konto zawodnika Krakowi. Jakub Wawrzyniak, Makuszewski, obok niego Deleu. Wygrał pojedynek zawodnik Lechii Gdańsk. Próba dośrodkowania, blokuje jednak to zagranie Deleu. Rzut z autu dla Lechii. Stał fragment gry w wykonaniu Jakuba Wawrzyniaka. Wawrzyniak do Mili. Kolejny rzut z autu dla gospodarzy. Mila zostawił tę futbolówkę Jakubowi Wawrzyniakowi. Już Ariel Borysiu. Rafał Janicki. Do niego już zmierzamy Jędryszek. Janicki daleko, gdzieś do narożnika pola gry. Tutaj jest co prawda Makuszewski, ale ta piłka posłana prosto na nogi Jakuba Wójcickiego. Niedokładnie Krakowia z kontratakiem piłka raz jeszcze poza boiskiem i ponownie Jakub Wawrzyniak za linii bocznej. Wawrzyniak. Wawrzyniak, fatalna strata teraz w pojedynku z Dąbrowskim, ale naprawił błąd lewego defensora Lechii Gdańsk. Grający z ósemką na plecach Daniel Łukasik. Godzina gry za nami. W Gdańsku na prowadzeniu Krakowia. Uwaga, rusza Lechia. Piłka już w polu karnym. Tutaj jest Mak, jest Buksa. Uwaga, fenomenalna teraz interwencja Krzysztofa Pilarza. No ależ teraz mógł wpisać się na listę strzelców tym pięknym uderzeniem Adam Buksa. Ta piłka posyłana no niemalże pod poprzeczkę bramki Krakowi. Najpierw zagrywana do Maka. Ten w pojedynku z dwójką defensorów Krakowi ostatecznie stracił tę piłkę. Ona trafiła właśnie do Buksy.
próba uderzenia, próba umieszczenia futbolówki pod poprzeczką. Ostatecznie się nie udała. Powód, znakomita interwencja. To oczywiście znakomita interwencja Krzysztofa Pilarza. A my mamy drugą zmianę w szeregach Lechii Gdańsk na murawie. Nie ma już grającego z numerem 9 Michała Maka. W jego miejsce 14 na plecach Piotr Wiśniewski. I rusza już zespół Krakowi. Jędryszek. Panowie Jędryszek, choć teraz fatalna strata na posterunku. Makuszewski, Jakub Wawrzyniak i Ariel Borysiuk. Natychmiast do Wraniesza. On ma trochę miejsca na prawej stronie, choć na niego już czeka Hubert Wąkiewicz. Wraniesz fatalnie starał się zagrywać tę piłkę do przodu. Strata i ponownie Krakowia. Cetnarski. Rakels. Lewa strona boiska stara się odzyskać jej posiadanie. Stojan Wraniesz dość ostro teraz w pojedynku z Denisem Rakelsem. Jaka decyzja arbitra? No słyszą zapewne Państwo po gwizdach. Rzut wolny dla Krakowi, choć tam myślę, że no zbyt ostro jednak atakował rywala Stojan Wraniesz. I ten stały fragment gry w zupełności uzasadniony. A przy piłce już ustawiony Cetnarski. Piłka dośrodkowana na 11 metr. Czekał tam Rakels. Jeszcze Dąbrowski. Uderzenie, choć zbyt słabe, aby zaskoczyć Marko Maricza. Interwencja dobra, interwencja bramkarza Lechii. Natychmiastowy wykop futbolówki prosto do Wiśniewskiego. Temu jednak ta piłka odskoczyła. A szkoda, bo obok niego był tylko Svetanowicz. A potem już tylko Krzysztof Pilarz. Rzut z autu dla Krakowi. Dąbrowski. Środkowa serwa boiska. Dąbrowski teraz decyduje się na przerzut do prawej flanki. Tutaj jest Deleu. Obok niego był Makuszewski. Znakomite teraz rozegranie futbolówki przez Krakowie. Deleu w pole karne. Wychodzi z bramki Marko Maricz. Był tam jeszcze Denis Rakels, ale Łotysz do tej przesyłki po prostu nie zdołał dopaść. Jakub Wawrzyniak, już Marko Maricz rozpoczął zawody tutaj w Gdańsku. Wawrzyniak, piłka wzdłuż linii, posłana prosto do Wiśniewskiego. Ciągle walczący ambitnie Piotr Wiśniewski utrzymał się przy piłce, mimo że naciskał go Sretanowicz. Przed chwilą Łukasik, teraz już przy piłce Borysiuk. Borysiuk. Wawrzyniak. Skuteczna interwencja Deleu. Piłka poza linią końcową, przepraszam, boczną boiska. Wawrzyniak. Ariel Borysiuk. Do środka, do Janickiego. Sebastian Mila. Już obok niego Czowilo. Czowilo, ależ łatwo teraz pozbawiony piłki Sebastian Mila i rusza zespół Jacka Zielińskiego. Czowilo do prawej strony tutaj wypatrzył urywającego się Jakuba Włócickiego. Rozpędzony prawy pomocnik Krakowi. Nie nadążył za nim Jakub Wawrzyniak, ale na szczęście dla gospodarzy Jakub Włócicki nie zdołał dopaść do tej przesyłki. Teraz na murawie leży Maciej Makuszewski, uderzony w potylicę. Zawodnik Lechii, wszystko już jednak w porządku. Odrzut z autu gospodarze. Jakub Wawrzyniak, krótko z Łukasikiem. Jeszcze Wawrzyniak. Borysiuk, wycofanie do środka. Rafał Janicki, on teraz przy piłce. Sebastian Mila, ponownie Janicki. 65. minuta na zegarach. Lechia 0, Krakowia 1. Mila. Mila, długa piłka do Makuszewskiego na lewej stronie, tuż obok niego już Deleu. Makuszewski znakomicie, czy zdoła dopaść do tej futbolówki? Jednak nie. Wypada ona poza linię końcową boiska, choć dobry zamysł Makuszewskiego, także oszukany Deleu, ale nic z tego nie wyszło. Krzysztof Pilarz wznowi nam zawody za moment. Na PGA Arena w Gdańsku.
Już Pilarz daleko, środkowa strefa boiska, Łucicki, prawa, Deleu, zagranie do środka, Cednarski, uderzenie po ziemi, w sam środek bramki, jednak tam pewnie stał Marko Maric i popisał się równie pewną interwencją. I Lechia Gdańsk, Makuszewski, Wawrzyniak, rusza Nariele Borysiuk, Rafał Janicki, ale wszystko to zbyt wolne, aby zaskoczyć piłkarzy z Krakowia. Daniel Łukasik, niedokładnie teraz środkowy pomocnik Lechii Gdańsk, starał się piłkę odzyskać Denis Rakelson, także popełnił błąd i ostatecznie futbolówka pod nogami Marko Maricza. Deleu i Krakowia. Denis Rakels. Rakels koluje futbolówkę, jest na 16 metrze. Znakomicie teraz piłka podana tam na obieg. Wbiegał w pole karne Hubert Wołąkiewicz. Nie dał się jednak oszukać. Jeden z defensorów Lechii Gdańsk. Nabity jeszcze zawodnik występujący w zielono-białych strojach. I będziemy mieli zatem rzut rożny dla ekipy gości. Do narożnika raz jeszcze spokojnym krokiem podąża Mateusz Cednarski. Jeden z zawodników Lechii jeszcze leżał na murawie. Wszystko już jednak w porządku. Adam Buksa zdolny do dalszej gry. A my czekamy na dośrodkowanie Mateusza Cednarskiego. Uwaga, Cednarski, pole karne, zamieszanie. Ambitnie tam Rakels. W ostatniej chwili stojąc branież, ale jeszcze Krakowia, Deleu. Kolejna długa piłka w pole karne. Czy zdołają utrzymać na placu gry Cednarski? Jednak nie. Szybszy Makuszewski, choć on głową oddala zagrożenie poza linię boczną boiska. Jeszcze stara się atakować Krakowia, konkretnie Damian Dobrowski. Nieczysto jednak teraz w starciu z Danielem Łukasikiem. I rzut wolny dla Lechii. Janicki. Borysiuk, Wawrzyniak, daleka piłka prosto pod nogi Mili. Mila otoczony aż przez dwóch zawodników Krakowi. Buksa, wraca się Mila, aby pomóc młodemu napastnikowi Lechii Gdańsk. I rzut z autu na wysokości 30 metra dla Lechii. Leży nam teraz na murawie Adam Buksa. Natychmiast Szymon Marciniak wzywa sztab medyczny na murawę. Mamy nadzieję, że wszystko w porządku z młodym napastnikiem Lechii Gdańsk, opatrywany teraz przez dwóch lekarzy ze sztabu medycznego Lechii Gdańsk. I krótka przerwa, aby uzupełnić płyny. Korzystają z tego zarówno zawodnicy Lechii, jak i Krakowi. Na zegarze mamy dokładnie 69. minutę spotkania, więc no nieco ponad. Oczywiście plus to, co doliczy arbiter do końca tego regulaminowego czasu gry, jak na razie na prowadzeniu Krakowia. Bramka z 27 minuty autorstwa Piotra Polczaka. Już Buksa za linią boczną boiska, na prawdopodobnie za moment napastnik Lechii powinien pojawić się ponownie na murawę. Lechia przez krótką chwilę będzie zmuszona grać w osłabieniu. Borysiuk, Stojan Wranierz, wypychany przez Deleu. Utrzymała się jednak Lechia przy piłce. Wawrzyniak do Borysiuka. Borysiuk natychmiast do Janickiego. Raz jeszcze Lechia wymienia podania na własnej połowie boiska. Daleka piłka teraz posłana do przodu. Tam był Wiśniewski. Nie dał rady w walce z Piotrem Polczakiem, choć był Wiśniewski nieczysto zatrzymywany przez autora jedynej bramki dzisiejszego wieczoru, a więc Piotra Polczaka. Zbyt szybko Wiśniewski starał się wznowić nam zawody. Raz jeszcze zmuszeni rozgrywać ten stały fragment gry piłkarze prowadzeni przez Jerzego Brzęczka. I już piłka posłana na 11 metr. Tutaj spore zamieszanie, nie było strzału na bramkę Krzysztofa Pilarza. Jeszcze Lechia, konkretnie w postaci Makuszewskiego, starała się tam coś ugrać. To jednak nie wyszło. Atak Krakowi przerwany.
przez Janickiego. A my będziemy mieli drugą zmianę w ekipie Krakowi Kraków z numerem 62. Z placu gry schodzi Erik Jędryszek. W jego miejsce z dziewiątką na plecach Dariusz Zjawiński. Za moment będziemy mieli także ostatnią zmianę w ekipie Jerzego Brzęczka. Do wejścia na murawę naszykowany już z numerem 33 Nikola Lekowicz, a z murawy zejdzie Adam Buksa. A więc no nie zdołał dzisiaj Adam Buksa zdobyć bramki. Brakuje więc w Lechii zawodnika bramkostrzelnego, typowego napastnika, typowej dziewiątki, którą przecież ma być Grzegorz Kuświk. Nie udało się załatwić wszystkich formalności, aby ten zawodnik już dzisiejszego wieczoru mógł wspomóc Lechię w tej walce z Krakowią. Najprawdopodobniej pojawi się podczas najbliższego spotkania w ramach Ekstraklasy, a więc niedzielnej konfrontacji, przyszłotygodniowej oczywiście, niedzielnej konfrontacji Lechii z aktualnym mistrzem Polski, zdobywcą Superpucharu Polski, a więc ekipą Lecha Poznań. Bardzo trudny będzie to pojedynek, bo przecież rozgrywany na Inea Stadionie w Poznaniu. Uwaga, okazja dla Krakowi. Rakels, uderzenie broni Marko Maric. Indywidualna akcja teraz Denisa Rakelsa, przeprowadzona lewą stroną boiska. Zszedł nam Łotysz do środka, oddał strzał za pola karnego w kierunku dalszego słupka bramki Marko Maricza. To uderzenie jak zbyt słabe, aby zaskoczyć Chorwata. I rzut wolny dla Lechii Gdańsk. Mila Wiśniewski. On teraz przy piłce. Uwaga, Wiśniewski! Bardzo blisko linii końcowej boiska. Bardzo głębokie dośrodkowanie po ziemi, ale prosto w ręce Krzysztofa Pilarza. Mogło to zaskoczyć defensywę Krakowi, ale nie dał się oszukać Krzysztof Pilarz. Znakomicie teraz Sretanowicz poradził sobie w starciu z Wiśniewskim. Zagranie na zamach. Wiśniewski wszedł ślizgiem, a Sretanowicz spokojnie obrócił się z futbolówką i jak gdyby nigdy nic zaczął spokojnie truchtać w kierunku bramki Marko Maricza. I Krakowia. Znakomita piłka do Cetnarskiego. Nie ma pozycji spalonej. Obok niego już Janicki. Wycofanie Cetnarskiego do Rakelsa. W środku pokazuje się Dobrowski. Wycofanie jednak do Czowilo. Ponownie Rakels. Obok niego Zjawiński. Jeszcze Rakels. Uwaga, piłka w pole karne. Wyjaśnia zagrożenie Ariel Borysiuk. I Stojan Wranierz. Kontratak z Lechią. Wzmaga się doping tutaj w Gdańsku. Wranierz, niedokładnie, strata, bardzo łatwa strata w środkowej strefie boiska i ponownie Krakowia. Sretanowicz, Wójcicki, wycofanie do Pilarza. A na murawie jeden z zawodników Krakowi, teraz przerwana gra przez Szymona Marciniaka. Zaproszone już na murawę służby medyczne. Więc mamy kolejną krótką przerwę w grze. Zapewne te kilka sekund nie umknie doświadczonemu zarówno na polskim podwórku, jak i na międzynarodowym podwórku Szymonowi Marciniakowi, 34-letniemu arbitrowi z Płocka. Przypominałem już, że Szymon Marciniak w poprzednim sezonie prowadził 5 konfrontacji z udziałem Lechii Gdańsk. Tylko jedno zwycięstwo, kiedy gwizdał Szymon Marciniaka. 4 porażki, między innymi porażka z Krakowią w Krakowie 3-2. Na Krakowi gwizdał 9 razy w tamtym sezonie. 5 zwycięstw, pasów, 3 remisy i 1 porażka.
Wszystko już w porządku. Dariusz Zjawiński za linią boczną, i ale już w tym momencie pojawia się z powrotem na murawie. To on przed kilkoma chwilami ucierpiał pod polem karnym Marko Maricza. Wszystko już w porządku. Gramy w pełnych składach przy piłce. No, Krakowia odzyskał futbolówkę. Zjawiński, ruszają nam pasy na bramkę Marko Maricza. Ambitnie teraz Rakel, zagranie do prawej strony. Tutaj jest Jakub Wójcicki. Dośrodkowanie piłki, pole karne, klatką piersiową. Teraz futbolówkę zgrywa Grzegorz Wojtkowiak do własnego bramkarza. I Marko Maricz natychmiast do Wawrzyniaka. Wawrzyniak, Stojan Branierz. Oddana futbolówka pod nogi Wawrzyniaka. Branierz, obok niego Deleu, ma trochę miejsca na lewej stronie. Nikola Lekowicz nie opanował tej futbolówki, jednak zawodnik Lechii Gdańsk. I odrzutu z autu Deleu. Cvetanowicz, daleka piłka do Zjawińskiego, on głową starał się poszukać Cetnarskiego. Połapali się w tym wszystkim, jednak bardzo blisko linii środkowej boiska piłkarze Lechii. Lekowicz, głową do Wraniesza, ten jednak pada na murawę i rusza Krakowia. Już przy piłce Denis Rakels, obok niego Wojtkowiak. Rakels, piłka w pole karne, uwaga, Zjawiński przyjął tę futbolówkę, szybszy jednak defensor Lechii Gdańsk. Wyjaśnione to zagrożenie pod bramką Marko Maricza. Znakomicie teraz Zjawiński odebrał to dośrodkowanie od Denisa Rakelsa. Wyciągnął prawą nogę, opanował futbolówkę. Gdyby nie Ariel Borysiuk, mogło być spore zagrożenie pod bramką Maricza. Ale rusza już Lechia. Makuszewski. Jest Wojtkowiak. Piłka pole karne. Wraniesz. Nie było strzału. Jeszcze Mila. Mila niedokładnie, prosto na głowę Sretanowicza. Wojtkowiak. Pilnowany przez Rakelsa. Wojtkowiak. Zamieszanie w polu karnym, Wiśniewski, uderzony chyba, no nawet teraz chyba kopnięty w głowę Wiśniewski przez Piotra Polczaka, nie gwiżdżę, Szymon Marciniak, no też nie chcę tutaj wygłaszać takich sądów, czy tam faktycznie zawodnik Lechii został uderzony w twarz, no chyba jednak nie, bo Wiśniewski już nam się podniósł z murawy. Nie było tam chyba jednak kontaktu, starał się wymusić to przewinienie, ale gramy dalej. Kolejna okazja dla Lechii. Narożnik pola gry był tam. Wojtkowiak, próba dośrodkowania, ostatecznie nieudana. Mila. Borysiuk. Zdążył Borysiuk, bo także przyspieszył nieco krok Zjawiński. I Lechia. Kolejna piłka w pole karne. Wiśniewski. Obok niego Czowilo i Polczak. Wiśniewski, próba dośrodkowana, nabity jednak Polczak, i to on oddala zagrożenie spod własnej bramki, ale Lechia nie rezygnuje. Z 79. minuta spotkania. Borysiu. Janicki. Raz jeszcze prawa strona boiska. Kolejne dośrodkowanie, jest tam starający się wbiegać Nikola Rekowicz, ale szybszy Krzysztof Pilarz. Pachnie, pachnie zwycięstwem dla ekipy Krakowi. 10 minut do końca regulaminowego czasu gry na PGA Arena w Gdańsku. Gubią się jednak piłkarze Jacka Zielińskiego. Kolejna fatalna strata w środkowej strefie boiska i ponownie w posiadaniu gospodarzy. Łukasik. Zagranie na prawą stronę. Jest tutaj Wraniesz, nabiegał pole karne, także Grzegorz Wojtkowiak, wszystko to jednak przerwane, przepraszam, nabiegał tam Makuszewski, wszystko to jednak przerwane przez defensorów Krakowi. I tylko rzut z autu dla gospodarzy. Już piłka na placu gry. Dośrodkowanie, skakał tam wysoko Lekowicz, jeszcze Wraniesz, no nieprzepisowo w okolicach 16 metra. Wdrapał się na plecy jednego z zawodników Krakowi, ten ucierpiał. Czy będzie konieczna pomoc medyczna? Chyba jednak nie. Jakub Wójcicki o własnych siłach wstaje z murawy. Obyło się bez interwencji lekarzy, obyło się także bez kary indywidualnej dla Stojana Wraniesza.
i Krzysztof Pilarz. Za moment wznowi nam raz jeszcze zawody na PGA Arena w Gdańsku. Tak jest, daleki wykop Pilarza, choć prosto na głowę Łukasika. Rusza Lechia, konkretnie Makuszewski, ale szybszy przy piłce Piotr Polczak. Dąbrowski. Czowilo. Wycofanie do strzelca bramki Polczaka. Sretanowicz. Obok niego Lekowicz. Utrzymuje się jednak przy piłce Krakowia. Wójcicki. Dąbrowski. Jest Polczak na 16 metrze. Obok niego Mila, ależ wysoko atakują już piłkarze Lechii Gdańsk, ale Krakowia bardzo pewnie czuje się, wymieniając nawet krótkie podania pod własną bramką. I rusza zespół gości. Rakels. Wycofanie do Dąbrowskiego, to jest już 30 metr. Dąbrowski jednak do tyłu, do Deleunie dokładnie, na linii tego zagrania zaraz się Emila. Teraz mamy gwizdek arbitra, faulowany jeden z zawodników Lechii Gdańsk. Żółty kartonik wędruje na konto zdobywcy jedynej bramki dzisiejszego wieczoru. Jak na razie Piotra Polczaka. Będzie musiał uważać środkowy defensor Krakowi. Rusza zespół gospodarzy. Już pole karne, piłka na 11 metr. Był tam Wiśniewski. Jeszcze indywidualna akcja. Uwaga, kolejne dośrodkowanie. Musi nadrobić nieco metrów Emila. Jeszcze Wawrzyniak. No, pokusił się o strzał za pola karnego w kierunku dalszego słupka. No nie wiem, czy to był strzał, czy być może takie podanie z nadzieją, że ktoś tam dołoży nogę i pokona Krzysztofa Pilarza. Ta piłka przecięła niczym duch to pole karne i pod czujnym okiem Pilarza opuściła plac gry. A na murawę raz jeszcze zaproszeni lekarze ze sztabu szkoleniowego Krakowi. Kolejny zawodnik ekipy gości ucierpiał we własnym polu karnym. Kolejna przerwa w dzisiejszej grze. No, z pewnością sporo dodatkowych minut doliczy nam do tej drugiej osłony spotkania Szymon Marciniak. Wszystko już w porządku. Będziemy mogli grać w pełnych składach, choć to jeszcze za moment, bo Piotr Polczak na kilka chwil zgodnie z regulaminem zmuszony opuścić murawę. I Krzysztof Pilarz od własnej bramki. Na zegarze 84 minuta. Lechia 0, Krakowia 1. Coraz bliżej sensacji w Gdańsku. A choć ta sensacja aż tak dużą się nie będzie, bo Krakowia wśród ekspertów w tym sezonie jest typowana na takiego czarnego konia. Celem oczywiście tej ekipy jest bezproblemowe wywalczenie promocji do pierwszej ósemki i gra w grupie mistrzowskiej na przyszłą wiosnę. Ale kto wie, Krakowia może namieszać. Denis Rakels, to jest pole karne. Uwaga, Rakels znakomicie teraz. Marko Maric, piękna parada bramkarza Lechii. Krakowia jeszcze nie rezygnuje. Deleu powstrzymany teraz z łatwością przez Mile. Oddalił zagrożenie Lekowicz, choć na ślepo. Polczak, on już wrócił na murawę. Polczak, daleka piłka w pole karne Lechii. Nie zdążył tam Denis Rakels, szybszy był Marko Maric. Dobre zawody, mimo tej jednej straconej bramki, rozgrywa Marko Maric. Sporo dobrych interwencji. Kip kością charakteryzuje nam się ten golkiper, nowy golkiper Lechii Gdańsk. Kolejna akcja Krakowi, Zjawiński tuż przed 16 metrem. Jeszcze piłka nabita przez jednego z zawodników Lechii. Starał się ją utrzymać, aby uniknąć rzutu rożnego na murawie Marko Maric. To ta sztuka ostatecznie się nie udała. Będzie rzut rożny dla piłkarzy Jacka Zielińskiego. I kolejna okazja na zdobycie drugiej bramki. No, niemal już pieczętującej. Na 3 punkty tutaj w Gdańsku. Bo do końca regulaminowego czasu gry tylko 5 minut. Ale mamy w pamięci te kilka przerw w grze. Stąd też na pewno zostanie sporo minut doliczonych do regulaminowego czasu gry. Uwaga, dośrodkowanie piłki w pole karne. Zjawiński głową. Nie udało się zmieścić futbolówki
w świetle bramki Marko Maricza. I on ponownie od własnej bramki, tym razem krótko, prosto pod nogi kolegów z defensywy. Lekowicz, lewa strona boiska, obok niego Deleu, jeszcze Lekowicz. Góromir w tej sytuacji Deleu, domagają się teraz piłkarze Krakowi rzutu z autu, tak jest. I piłka nad głową Brazylijczyka Deleu. Deleu do Włócickiego. Ofiarnie tutaj Lekowicz. Kolejny stały fragment gry w postaci rzutu z autu dla Krakowi. Deleu. Włócicki. Obok niego już Wawrzyniak i Lechia. Lekowicz, Wraniesz, natychmiast do Mili. Mila teraz bardzo brzydko potraktowany przez jednego z zawodników Krakowia. Był nim Damian Dąbrowski, no i Szymon Marciniak bez wahania chwyta za gwizdek i chwyta także za żółty kartonik. Kara indywidualna dla kolejnego zawodnika Krakowi. Już od rzutu wolnego wznowili piłkarze Jerzego Brzęczka. Śpieszy się nam piłkarzom z Gdańska. O, jest już 87 minuta. Kontratakuje Krakowia. Rakels. Indywidualna akcja, choć teraz starał się podać do Cetnarskiego. No, Cetnarski tej piłki nie odebrał. Chyba spodziewał się, że ktoś jest na prawej stronie. Tam no był, ale nie zawodnik grający dzisiaj w jednolitym czarnym stroju, a zawodnik Lechia, więc Lekowicz. I rusza już Lechia z kontratakiem. Piłka w polu karnym, jest tutaj Wiśniewski. Jest Lekowicz. Ale już zagrożenie oddalone na wysokość 20 metra. Mila, indywidualna akcja Mili. Mila z Wiśniewskim, ratują się defensorzy Krakowi. Piłka raz jeszcze opuszcza 16 Krzysztofa Pilarza. I kolejna okazja dla gości. Niedokładne teraz zagranie jednak do Wójcickiego. Stara się coś ubrać z tej straty rywali Lekowicz, ale nie udało się rozpędzić rezerwowemu gospodarzy i ruszyć pewnie na bramkę Krzysztofa Pilarza. Borysiuk. Rusza Lechia, Wiśniewski, prawa strona boiska, obok niego tam Polczak. Wmieszał się to wszystko jeszcze Makuszewski. Rzut z autu dla Lechii. Makuszewski, Mila, wysokość 20 metra, Jakub Wawrzyniak. Na lewej stronie pokazał się Lekowicz, on właśnie teraz przy piłce, obok niego Jakub Wójcicki. Lekowicz, próba dośrodkowania, blokowany przez Jakuba Wójcickiego, będzie rzut z autu dla ekipy gospodarzy. Wawrzyniak, Lekowicz, ponownie Wawrzyniak. Niepilnowany Łukasik, Lekowicz odważnie stara się bez pole karne. Mila, uwaga, niepilnowany Makuszewski, piłka ponad bramką. No coś niebywałego, będzie rzut rożny. Tak, arbiter wskazuje, nie, jednak nie. Nie będzie stałego fragmentu dla zawodników Lechii Gdańsk. Znakomita teraz piłka do Makuszewskiego. On nie decydował się na natychmiastowy strzał. Tę piłkę jeszcze przyjął klatką piersiową. Starał się uderzać. No był przekonany, że będzie rzut rożny. Tak się jednak nie stało. Szymon Marciniak nakazał Krzysztofowi Pilarzowi rozpocząć zawody od własnej bramki. To się dzieje właśnie w tym momencie. Ostatnia minuta regulaminowego czasu gry. Lechia 0, Krakowia 1. No i wszystko wskazuje, że gospodarze już na inaugurację sezonu 2015-2016 zaliczą pierwszą wpadkę i przegrają na własnym terenie. Jeszcze nie tracą nadziei piłkarze Jerzego Brzęczka. Kolejna indywidualna akcja. Teraz szarżuje tam Makuszewski. Próba dośrodkowania. Wraniesz. Nie udało się udać strzału na bramkę Pilarza. Ale to jeszcze nie koniec. Mila znakomicie teraz powstrzymany przez zawodnika Krakowi w postaci Zjawińskiego. A my już wiemy, że dodatkowe 4 minuty potrwają nam jeszcze zawody w Gdańsku. Borysiuk. No teraz Lechia rzuca wszystko, co ma, aby zdobyć tę bramkę wyrównującą. Daleka piłka w pole karne do Mili. Szybszy jednak Deleu głową poza linię końcową boiska. Jeszcze Mila
będzie teraz egzekutorem rzutu rożnego. Skrupulatnie ustawiona futbolówka przez kapitana Lechii Gdańsk. Zmaga się do pik na Pegierana w Gdańsku. To jest znakomita okazja na bramkę numer 1 dla Lechii. Uwaga, Mila w pole karne, zamieszanie, uderzenie głową, ale pewnie na posterunku Krzysztof Pilarz. Nie udało się pokonać doświadczonego bramkarza Krakowi. Nieprzepisowo w środkowej strefie Cednarski w pojedynku z Grzegorzem Wojtkowiakiem. I rusza ponownie Lechia Gdańsk. Jakub Wawrzyniak. Już na lewej stronie jest Lekowicz. Lekowicz daleko w pole karne. Stara się tam zamknąć akcję w Ranierz. Wyskoczył także Krzysztof Pilarz. Nie sięgnął tej futbolówki. Ona ostatecznie otarła się o Braniesza i w tej sytuacji nie będzie nawet rzutu rożnego. Piłka na 5 metrze i zawody wznowi Krzysztof Pilarz. O godzinie 18 rozpoczęło się starcie Wisły Kraków z Górnikiem Zabrze. Inaugurujące zmagania w tej nowej kampanii Ekstraklasy. Tam remis 1-1. A wygląda na to, że drugi z krakowskich zespołów dzisiejszego dnia nie zawiedzie i przywiezie z Nadbałtyku komplet punktów. Ale jeszcze nie koniec, jeszcze gramy, dopóki nie gwizdnie po raz ostatni Szymon Marciniak. Alechia jeszcze tutaj szuka bramki wyrównującej. Makuszewski, choć teraz z łatwością powstrzymany na 16 metrze. Niedokładnie oddalają zagrożenie piłkarze Zielińskiego i ponownie atakuje Lechia. Wawrzyniak, niedokładne dośrodkowanie, strata, choć także błąd po stronie Krakowi. Borysiu do Łukasika, jest już Wiśniewski, obok niego Dąbrowski, uwaga, Wiśniewski, pole karne, uderzenie, nie ma gola, w ostatniej chwili ta futbolówka blokowana, no kto wie, gdyby nie ta dobra interwencja jednego z zawodników Krakowi, w tej chwili nie dojrzałem, kto blokował tę futbolówkę, no ale gdyby nie ta kluczowa interwencja, to kto wie, czy Piotr Wiśniewski nie wpakowałby futbolówki do siatki Krzysztofa Pilarza. Tak, rzut rożny, uwaga, Mila, dośrodkowanie, piłka na 5 metr, zamieszanie, jeszcze tam Stojan Wranierz, ostatecznie Deleu deleguje futbolówkę poza linię boczną boiska. Mila, Lekowicz obok niego, także pilnujący tych dwóch zawodników Lechii, Jakub Wójcicki. I już strata gospodarzy, ruszają piłkarze Krakowi. Wójcicki, niedokładnie, Ariel Borysiuk. Powoli dobiega końca ten doliczony czas gry. Znakomite jeszcze rozciągnięcie futbolówki do prawej strony, choć teraz nie opanował tam tej piłki, tej przesyłki. Jeden z zawodników Lechii Gdańsk. I rzut z autu. Mamy jeszcze zmianę, jeśli chodzi o ekipę Krakowi. Z placu gry schodzi grający z numerem 10 Mateusz Cetnarski. W jego miejsce z numerem 27 Marcin Budziński. Ale jeszcze sędzia na dokonanie tej zmiany nie pozwala, jednak nie, z powoli, spokojnym krokiem do linii bocznej podąża, no podobnie jak do tych wszystkich rzutów rożnych, Mateusz Cetnarski, już na murawie z numerem 27 Marcin Budziński. No zobaczymy, czy zawodnik Krakowi zdoła się choć raz przywitać z futbolówką dzisiejszego wieczoru. Teraz daleka piłka od Pilarza, opuszcza plac gry i Jakub Wawrzyniak za linii bocznej. Wawrzyniak do Łukasika, jeszcze nie rezygnuje ekipa Jerzego Brzęczka. Makuszewski na prawej stronie, w polu karnym czterech zawodników Lechii. Makuszewski, obok niego Rakels, piłka w pole karne, Wranierz, jest także Lekowicz, piłka w rękach Krzysztofa Pilarza i w tym momencie Szymon Marciniak kończy nam zawody w Gdańsku. Lechia 0, Krakowia 1. No i mamy niespodziankę dzisiejszego wieczoru. Tutaj miała łatwo pewnie zwyciężyć ekipa Lechii Gdańsk. Tak się jednak nie stało. No jakieś fatum, jakiś pech ciąży nad ekipą z Nadbałtyku, bo te inauguracje, kolejne inauguracje ekipy z Gdańska są no po prostu fatalne. Dwa
w 24 przypadkach, kiedy to piłkarze Lechii Gdańsk inaugurowali starcia w ramach Ekstraklasy, tylko 5 razy wygrali, 7 razy remisowali, a dzisiaj jest to 13 porażka na inaugurację nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Jedyną bramkę dzisiejszego wieczoru w minucie 27 zdobył Piotr Polczak i to on daje ekipie Pasów pewne 3 punkty dzisiejszego wieczoru. Ten komplet oczek jedzie do Krakowa bez punktów w Gdańsku. No, zawiedzieni tutaj z pewnością piłkarze Lechii Gdańsk, zawiedziony także Jerzym Brzęczek, zawiedzieni także kibice, którzy dzisiejszego wieczoru zdecydowali się przyjść tutaj na PGE Arena w Gdańsku, aby dopingować was tą ekipę, no bo Lechia przecież w tym sezonie marzy o pucharach, marzy o zajęciu miejsca na podium. 2 sezony wcześniej zajęła miejsce 4, w czerwcu plasowała się na miejscu 5. Każdy chce tutaj w Gdańsku tych europejskich pucharów. Liczono, że dzisiaj zielono-biali dobrze rozpoczną tę nową kampanię i pewnie wygrają z Krakowią. Tak się jednak nie dzieje, a Krakowia, kto wie, czy dzisiaj grając w tych czarnych trykotach nie będzie czarnym koniem tego nowego sezonu piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasy. Znakomity teraz obrazek na PGE Arena w Gdańsku. Piłkarze Lechii Gdańsk podeszli pod tę trybunę najzagorzalszych kibiców ekipy z Gdańska teraz, no tutaj no jakby chcieli przeprosić, podziękować także za doping, ale przede wszystkim przeprosić za tę porażkę. A piłkarze Krakowi ustawieni teraz w kółeczku na środku murawy cieszą się, celebrują to zwycięstwo, te pewne 3 punkty, no bo przecież są to bardzo ważne punkty w perspektywie walki o tę pierwszą ósemkę. Ta pierwsza ósemka, więc awans do grupy mistrzowskiej będzie głównym celem ekipy Zielińskiego w tym nowym sezonie. Sporo się mówiło o tym, że gdy Zieliński przejął ekipę Krakowi, no ten zespół zaczął grać coraz lepiej. Tak właśnie to wyglądało w poprzednim sezonie. Na 2 kolejki przed końcem sezonu zasadniczego przejął konkretnie Jacek Zieliński ekipę Krakowi. Wygrał te 2 ostatnie spotkania w ramach zasadniczego, no ale grał wtedy z drużynami, które ostatecznie pożegnały się z Ekstraklasą, a więc z ekipami Zawiszy i GKS-u Bełchatów. Potem nie przegrał ani jednego spotkania w grupie spadkowej. Uplasował Krakowie na pierwszym miejscu, no ale sporo się właśnie mówiło, że ta dobra forma Krakowi to zasługa tego, że nie grała z ekipami tymi lepszymi, jeśli chodzi o Polskę, o polskie podwórko, z ekipami przynajmniej z tych pierwszych 8 miejsc. Dzisiaj Krakowia przyjechała do Gdańska, zmierzyła się z ekipą z 5 miejsca ubiegłego sezonu i wygrała 1-0 po bramce Piotra Polczaka z 27 minuty spotkania. Teraz Lechia Gdańsk skupi się na walce o punkty, o kolejne punkty w drugiej kolejce spotkań. Za tydzień w niedzielę podopiecznych Jerzego Brzęczka czeka niezwykle ciężkie starcie w Poznaniu na Inea Stadionie, gdzie Lechia zmierzy się z Lechem Poznań, aktualnym mistrzem Polski i zdobywcą Superpucharu Polski. I o punkty, nawet o 1 punkt, o remis, tam na tamtym terenie będzie niezwykle ciężko. Wcześniej, 22 w środę, Lechia rozegra tutaj także na PGE Arena w Gdańsku mecz towarzyski z ekipą z Niemiec, Schalke 04 Gelsenkirchen. Na to spotkanie konkretnie w środę o godzinie 18.30 zapraszam już dzisiaj Państwa na to spotkanie, które relacjonować będziemy także z wysokości loży prasowej PGE Arena w Gdańsku. No a Krakowia dzisiaj cieszy się z tych 3 punktów i może spokojnie skupić się na walce w derbach Krakowa, które już w przyszły piątek, 24 lipca o godzinie 20.30. Jeszcze tylko szybki
rzut oka na statystyki po tej drugiej części spotkania, jak i po całym meczu. Posiadanie piłki na korzyść Lechii Gdańsk 60% do 40, sytuacje bramkowe 14 do 13 na korzyść gospodarzy, no ale nie udało się przynajmniej zremisować tego spotkania. No i strzały na bramkę, chodzi oczywiście o strzały celne, 7 do 3 dla Krakowi. No i nie dziwi nas to w takim razie, kto dzisiejsze zawody wygrał. To tyle dzisiejszego wieczoru, jeśli chodzi o konfrontację Lechii Gdańsk z Krakowią Kraków. To tyle także, jeśli chodzi o relacje na naszej antenie. Jutro, sobota, 18 lipca, 3 mecze w ramach Ekstraklasy na antenie radio.gol.pl. Zaczynamy o 15.25 starciem Ruchu Chorzów z Górnikiem Łęczna. Na to spotkanie zaprasza Mateusz Kowalski. Potem przeniesiemy się do Lubina, gdzie Krystian Mekka skomentuje dla nas spotkanie Zagłębia z Podbeskidziem Bielsko-Biała. A przygodę, sobotnią przygodę z Ekstraklasą zakończymy w Poznaniu, gdzie miejscowy Lech zagra z Pogonią Szczecin. Na to spotkanie zaprasza Państwa Kamil Wlazło, ale emocje na antenie Radio Gol rozpoczną się o wiele wcześniej, bo już o 13.25 meczem towarzyskim Bayernu Monachium z Walencją. Na to spotkanie zapraszam Państwa Daniel Archetka. To tyle z Gdańska. Dziękuję Państwu za pełne emocji 90 minut i zapraszam na kolejne transmisje tutaj z PGA Arena w Gdańsku. Dobranoc!